Jesteśmy właśnie na rzece Odrze, w okolicach Pracz Odrzańskich. No i jedziemy z tematem. Nie chciałem nagrywać, jak się rozkładamy, no bo to wszyscy dobrze wiecie, oglądaliście nieraz, więc już od samego łowienia zaczynamy. Jest godzina za 20, 12, a krąpie i małe leszcze zaczynają pobierać, także zostańcie z nami i jak wiadomo, tylko czyste wędkarstwo. Także dzisiaj, słuchajcie, łowimy na jak najbardziej ubogą zanętę, czyli tylko zanęta, bez robaków, bez niczego. Same robaki tylko na haczyku i jak na razie efekty są, biorą krąpie, biorą leszcze małe. Zobaczymy, brania są jedne za drugim, blisko brzegu. Coś jeszcze dodasz, Marcin? Aha, no i robimy sobie pojedynek na sztuki, żeby tak podkręcić jest. Trochę atmosferę. Na luzie, bez napinki. Na luzie, bez napinki. Rywalizacja trwa. Jeden za drugim biorą. Ja już złapałem dwa. Ty, Marcin, ile? No teraz chyba też większy jakiś idzie. Znaczy większy. Jak czyli na drugi, tak? No, z tego jednego już złapałeś. Czyli dwa na razie. No już mimo wszystko, na dzisiejsze warunki. Krąpik. Wszystko do wspólnego gara dajemy. Zobaczymy na końcu, ile wyszło. A sztuki sobie liczymy. Tylko nie oszukuj. Przecież widzisz, ile łowię. Z drobnicy. Ja po ostatnich zawodach mogę się nazywać mistrzem drobnicy. A raczej mistrzem, a raczej amatorem drobnicy, bo wiesz, ten wynik. Dwa wyssane. Dzisiaj to chyba na jednego trzeba będzie. Jakby nic się nie działo, to bym kombinował, tak? O. Można się bawić. Więc słuchajcie, stwierdziliśmy tutaj z Marcinem, przez to, że jest tyle brań, że nie będziemy tego liczyć, bo co chwilę bierze jakiś leszczyk mały lub też trochę większy. Marcinowi na dalszym dystansie biorą większe leszcze, mi biorą trochę mniejsze. Ja łowię na 20 metrze, Marcin na oko na 30. I słuchajcie, koniec, na luzie, rywalizacja poszła w podstawkę, łowimy sobie systematycznie, donęcamy i jest fajnie. Jest fajnie, ale czasem się poplącze. Komary nawet taki ukrop, taki skwar jak dzisiaj nie odpuszczają. Zobaczcie, ja siedzę w pełnym słońcu, a mimo wszystko komary nadal są aktywne. Marcin ma coś większego, mówi. Łowi na dalszym dystansie, więc być może coś w tym jest. Skróciłem teraz troszkę. Skróciłeś? No. A czy aż taki większy? Troszkę powiedzieć. Nie ma amortyzacji przy plecionce, to się... Średni wymiar dzisiaj to 15 cm, nie? Teraz nie, one tak walczą. O, jest taki, no. Jeden z większych dzisiaj. A to chyba z rewelacji. Zawodniczy leszek. No. A już chyba był na haku. Ja miałem branie, ale nie zaczęłam. Już był na haku, bo pysk ma. No Marcinek, to powiem ci, jeżeli chodzi o wielkość ryby, to mi dzisiaj trochę ucierasz nosa na tym wędkowaniu. Oj tam, oj tam.
Nie liczy się wielkość, pamięt. No. Ale jakby większe zaczęły brać, to bym się nie obraził. Gdyby wiedziały, że wrócą do wody, to może by brał. Udało się tym razem. Też to miało nawet spadł. I przynosi efekty. Na razie. Ale haczyk muszę wymienić, bo powiem ci tak. Chyba na granicy jest. Nie zaciąłem. Ale powiem ci, takie laszcze, jakby mi brały wtedy na zawodach, to aby było fajnie, a nie płotki po 20 gram. Powiem ci, bez bata to tam nie było szans w sumie z nikim. Ale wygrali chłopaki, co gdzieś tam blisko mieszkali, nie? No, oglądałem filmik właśnie, że jesteś tam miejscowi. Już tylko opadło, kurde, i puka. A potem to się czeka, nie? To drobnicy. Te małe się zeszły, znowu pusto. Co z tobą jest? I pewnie nie weszły teraz maleństwa. A no, to się nie przyjechać. Kto by zwinął, to jeden robak był dziobnięty. Teraz nie ruszą. Trzeba czekać w pociągu. Tak jak tamte leszcze, kurde, po odbyt połknięte. No. A to w ogóle było dziwne, że aż tak brały. Bierzecie panowie, mam dwa takie krąpiki, nie weźmiecie? Nie, znaczy my tego nie bierzemy, my to tylko do zdjęcia i wypuszczamy. A. Ja też wziąłem do siatki, ale też wypuszczam. Czyli? Na zawodach to się można tak bawić z drobnicą. Trzeba nawet. No, jak chce się wagę zrobić, no ja znowu mam jednego wyciąganego. Stabilna taka skorupka mała? Zajebiście. Jaki koszt takiej łódeczki? Słucham? Jaki to jest koszt? Cholera. Nie uderzyłem żyłkę? Nie. Chodzi panu o materiał? No nie, no koszt taki, no nie wiem, pod to sam pan robił? Tak. Aha. No, tak, tak mój projekt. Co? To mój projekt. Wow.
Materiał 800. Aha. No to nie dużo niby, nie? Ale kurde, pracy dużo. Zależy. Nie tak dużo. Wygiąć sklejkę czy co? Ona to miała się nazywać COVID-19, bo jak ogłosili tą całą panikę, to ja pierwsze co zrobiłem, pojechałem do Castoramy po materiał. Żeby mieć co robić w garażu. Aha. I no jo. Fajnie. Ciekawa historia. Zobaczcie. Taką udeczkę zarejestrowaną. Już widzę nawet. Zrobił właśnie ten oto wędkarz. Zobaczmy może bliżej, jak to wygląda własnoręcznie właśnie podczas tej początku wybuchu pandemii. O, pięknie. Koszt materiału jest niewielki, niecałe 1000 zł, ale zobaczcie ile pracy, jakie tu trzeba mieć fajne zdolności naprawdę, żeby taką skorupkę sobie stworzyć. I oto właśnie twórca. Witam, to ja, a to COVID-19. Miała się tak wstępnie nazywać COVID-19. No i pan sobie tutaj będzie płynął na spinning czy na trolling. I super. Tu też jeszcze wózek własnoręczny, spawany z kółkami takimi dużymi, pompowanymi. O, pod tą łódeczkę. Dobra, coś jest. Szarpie, kupi. Generalnie na tej łupince już mi się udało nawet spać. O! Jacie. No. I to się nagrywa? No. Nie samemu. No to ładnie. No samemu to smutno. Przecież ona ma tutaj dno aż pod ten, pod skrajnik dziobowy. Płaskie. Tak kombinowałem, żeby akumulatory mi pod spód wchodziły, bo... Jak się śpi na wodzie? Dziwnie, nie? Super. Tak? Ja na żeglach spałem. Znaczy ja akurat właśnie mam doświadczenie, bo i pływałem swego czasu, żeglarstwo trenowałem. Aha. Na rejsach różnych nieraz się spało na Omedze, DZ-cie, na jachcie kabinowym jest super. Takim 7-metrowym. Na Omedze się robi dach z żagla. Tak, tak, tak. Dokładnie. Akurat jeździłem na obozy kiedyś. Patent mam, gdzieś leży, nie wiem gdzie nawet. Dwie przeprowadzki w tym czasie były. Nie mogę namierzyć. A jaki czas realizacji przy takich już umiejętnościach średnio zaawansowanych? To zależy jak kto chce wykończyć. No, to jest kwestia... Ja akurat pracowałem w czasie tego całego lockdownu, bo pracuję w komunikacji. My żeśmy nie mieli zamknięcia. Aha. Także to było robione tylko tyle, co popołudniami, powiedzmy, czy w dni wolne. Także w ciągu 2,5 miesiąca, no. A, no kurde, nie tak długo, nie? Też w sumie. A radość i jest czym się pochwalić. No dobra, ale w tym roku ile sumów łącznie? Aha, jeden. Siedem, tak? Jeden. Tak. Słownie jeden. Bardzo mało. Ale to tak jak mówię, nie miałem czasu. Jak miałem czas... To woda była wysoka, ta fala, która schodziła, to było bez sensu bez sensu jechać, bo... Badyle pływa. Ja zmieniłem haczyk na gruby i dodaję kukurydzy, ziarnko kukurydzy do dwóch robaków. Miałem dwa brania, ale nie zaciąłem.
czekam na coś grubszego po prostu, bo już mnie trochę zmęczyły te mniejsze rybki. Ja nie zmieniam taktyki, zmniejszyłem ilość robaków na dwa. I coś tam się działo, teraz założyłem znowu więcej robaków, zobaczymy. Lubię kombinować, ale rozległość ta sama. Nie się spiął, też był większy. Na ziarnko kukurydzy z dwoma robakami. Kanapka tak zwana. Wow. Waleczne. Taki waleczny krom. Następny krom. Takiej wielkości. Marcin też ciągnie. Także inwazja krąpia, inwazja leszcza małego dzisiaj nad Odrą. Myślę, że wynik będzie całkiem spoko jak na te parę godzin. Ja łowię na kanapkę. I kolega taki sam. Ja łowię na kanapkę kukurydzę z białym robakiem. A ty, Marcin, na co łowisz? Dwa białe, tak? Dwa białe. Wrzucamy do wspólnego gara. Zaczęliśmy koło 12 wędkowanie. Jest godzina druga, czyli dwie godziny łowienia już za nami. Zobaczcie, kiełbik wziął mi taki mały, fajny. Nawet. Na rosówkę. Chyba sobie go zamrożę i będzie na sandacza. Co? No dokładnie, właśnie na sandacza. Siedzi? Dobra, jest coś w końcu. Oj, Marcin tu ciągnie sobie rybkę. Posucha była. Posucha była i nagle... Coś większego? Chyba. Strasz, tylko jak zawsze. Przez weekend na żaru się zanęty, to mają siłę walczyć. No. Najedzone. Emeryci wykarmieni. Dziadkowie tak zwani. Bułką, tartą. I chlebem. Kaczką wyżaruj. O jest, kurde rybka. Leszczyk czy krąpik? Krąpik. No i się akurat ładnie zaciął. Co? Masz rybę? Coś mam. No, a Marcin ma rybkę, jakąś małą. I tak sobie siedzimy. Za niedługo się zbijam. Łowimy. 3 godziny 20 minut. Ale zabawa jest, co Marcin? No, jak zawsze. Jest ok. A może być tak z tymi wszystkimi małymi. To są tylko silne. Albo taki jak tamten wcześniej. No, taki. No nie, chyba mniejszy. Na pewno mniejszy. Mówię, on tak walczył na tej plecionce, tak czuć. Dobrze, dobrze. I mówię, tak sobie.
na sumkę krąpik już. Krąpik no, fajna okrągła. No właśnie na żywca, nie? No. O, się wyczepił sam grzeczny. Chłopak. Wyczepił się? Krąpie fajnie są takie grube, okrągłe. No i śleszcze. Jak motorówka przepłynie, zawsze są takie fale, że zalewam jako podróżek. Więc albo sobie go chyba zaraz podniosę, albo po prostu zaczniemy się zwijać, bo już są sporadyczne brania. Bardzo. I... no i robi się po prostu nudno. Tak. Ale powiem wam, są tak łapczywe. No takie haczyki już połykają. I się brała drobna ryba. Krąpie, małe leszcze. Potem wydłużyłem, wydłużyłem długość na tam 40 któryś na oko metr. Jednak to nic nie dało. O, takie. Cały czas brały mniej więcej. Ryby też trochę mniejsze. O, zerwała się. Ja myślę, że koło czwórki jest, co Marcin? No myślę, że spokojnie. Teraz wątpiłeś? Nie, jesteś? Tak? O. Taki patencik wam pokażę teraz, który sobie niedawno wymyśliłem sam. Małe pudełeczko, najmniejsza matrioszka. Możesz sobie złapać brankę i masz już robaki przy haczyku. Zobaczcie, jakie to wygodne. I mogę sobie teraz na grubo robaków trzy, siedem zanęte. Zanęta, widzę, jest bogata w kukurydzę, co sprzyja liczebności leszczy, liczebności krąpi w naszej zanęcie, w naszej mieszance. O. Powiem ci, te koszyki Browninga z dolnym obciążeniem super współgrają z tym kijem, naprawdę. 50 gramowy koszyk leci jak torpedka. Jaka byłem Brian? No trochę większy może od tego przytwia. Wszystko to samo. To dwa ostatnie za dolną wargę zapięte. Trzy. Nie więcej było. 3900. 15. Naklepaliśmy. I poszły. Poszły. Są trochę otumanione. Oj, się obudziłem. Dobra. Także, słuchajcie. Piranie.
Słuchajcie wszyscy moi mili. Dzisiaj było wędkowanie drobnej i średniej ryby. Jesteśmy zadowoleni. 4 godziny, 4 kilo i fajna zabawa. Fajnie spędzony czas, częste brania. Myślę, że możecie być zadowoleni z tego filmu. Także słuchajcie, trzymajcie się, subskrybujcie kanał. Łapki w górę dawajcie, komentujcie. I tylko czyste wędkarstwo.